ja jestem. Lufarku? O nie. O nie. Nie, 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 nie. Tylko nie to. Witaj z powrotem. Tylko nie to. Odwróć się. Nie. Nie, 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 nie. Odwróć się, albo cię walnę piorunem. Nie. Pan mi grozi, panie Bożu. Odwróć się, albo walnę cię piorunem. Dobrze, przepraszam. Coś ty zrobił, dlaczego ty tutaj jesteś z powrotem? Miałeś jeszcze żyć 24 lata. Miałem tylko 24 lata żyć? Znaczy 57, to znaczy 84, nieważne. Co zrobiłeś? No, nic nie zrobiłem, no. Zaraz pójdziemy do pani Basi, chodź, chodź, chodź. Ale jak ja spadnę, to ja umrę. O, jedne czary. Chodź, lecimy. O, panie Bożu. W sensie, nadal jest tam ten. Tam są kurczaki, mogę skoczyć? Tak, możesz. Wow! Nie, 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 nie! Dostałem w drzew! Ała! Ruszysz się? Au! Au! Dobra, nie umiem latać! No idziesz czy nie? Idę. Dawno tu nie byłem. I nic się tu nie zmieniło, tu czas nie płynie, zapomniałeś? Nie zapomniałem, ale... Jak to pan Bóg nie wie, co ja zrobiłem, w sensie... Pani Basiu! Halo? Tego! Panie, w czym mogę tutaj pomóc? Pomyślał, że to jest znowu te... Co tutaj robi? Wziął se i umarł. Ty miałeś takie plany na przyszłość! Ja miałem plany na przyszłość! Czekaj, ci to nawet pokażę, czekaj. Okej. Zdenerwowałeś pani. Nie, święty Piotr. Ja chciałbym się dowiedzieć, czy ja... Halo? Mogę znowu wrócić? Chwileczkę, czytam. Halo? Tak? Proszę. Mogę wrócić? Chwileczkę. Na początku nie, na początku posłuchaj. Po pierwsze... Ja wiem, że na początku było słowo, a potem no... Nie, na początku... Ja patrzę, ja ci powiem, jaki ty miałeś być za kilka lat. Okej, za 5 lat, według tego katalogu, więc tak. Świetny youtuber, milion subskrypcji... Też jest koniec. O ty... Miałeś być taki szczęśliwy, że to szok! A ty umarłeś! Pani Basiu, proszę przeczytać jego przewinienia. Okej. Co zrobiłem? Zobaczmy. Boże, serio tak jest? Serio tak pisze? On był wampirem? Jesteś przeklęty, co ty tutaj robisz? No ale ja byłem wampirem dlatego, że chciałem uratować swoich przyjaciół, okej? Nie miesza się w sprawy nieśmiertelnych. Ale ja nie chciałem być nieśmiertelny, właśnie w tym problem, ja nie chciałem być nieśmiertelny i mnie działa moja córka, ja pokażę na pani Basi. Nie, nic za mnie nie rób. Ale to jesteś za sprawką moją. Jak to za sprawką pana? Bo ja wiedziałem o tym, że trafiłeś tu przez przypadek, bo powinieneś trafić do piekła. Do piekła? Tak, do piekła. Dlaczego? Przecież nic złego nie zrobiłem. Byłeś przeklęty. No byłem, ale już nie jestem. No bo nie żyjesz, geniuszu. No to, ale Panie Boże, Panie Baranku Boże, ty grzechy świata, coś tam... Nie mów tak do niego, to nie jest Baranek Boży. Obraził ciebie od baranów. Proszę to zapisać do kartoteki jego. Tak jest. No, ja po prostu nie wierzę. Nie wierzysz, tak? Nie, no w pana wierzę, w sensie chodzi okay, o to, że... słowo. Gdzie ja zapisane. Teraz powinienem być? W piekle, u ludzka. To on tutaj nie Jaki jest. U ludzka? Nieważne. Kto to jest Nucek? Nieważne! Kto to jest Nucek? Halo! Nie chcę o nim mówić! Jakby to pani Basiu! Pani nie? Basiu! Kto to jest Nucek? Zamknięte! No. Ała! Kto to jest Nucek? Jakby to powiedzieć, były pracownik korporacji Niebo, ale se spadł. Jak to spadł? Z wyrka? Ze stołka. Do góry? Do dołu? Ze stołka spadł, nieważne. Ty powinieneś być tam u niego teraz, a nie tutaj. Byłeś przeklęty, więc muszę cię tam odesłać jak najszybciej. No ale dlaczego? Przecież ja... Nie. Ja tutaj zostaję i ja chcę tutaj spędzić resztę życia. No jesteś niestety przeklęty, Luferku, więc musisz tam trafić. Jak to jestem przeklęty? Ale ja nie chciałem być przeklęty, no... O, złokuj się, daj mi dokończyć. Ale ja zabiłem Drakulę, który był zły. Au, dobra, przepraszam! No. Ale jeżeli udowodnisz, że nie byłeś przeklętym z własnej woli... No nie byłem. Przysięgam na Boga. To będziesz mógł... To dasz mi dokończyć? No okej.
Przysięgam na Boga. To będzie już. Przysięgam na Boga. Bo nie wrócisz zaraz? No ja nie chcę tam wracać. W sensie nie chcę tam iść. Idziesz do piekła, czy tego chcesz, czy nie? A jeżeli wykonasz zadania, które ci zleci Lucek, to będziesz mógł wrócić do Ferkulandu. A kto to jest ten Lucek? No przecież mówiłem ci 2 minuty temu. Ale kto to jest Lucek? W sensie jak spadł z Wyrka? Kto to jest? Były pracownik. Wcześniej pracował z panią Basią. Pani Basiu, kto to jest Lucek? Nieważne! No jak to nieważne? Pani Basiu, proszę mu powiedzieć. Brzmicie jakbyście się bali tego Lucka. O, mój koń. Kto to jest Lucek? Muszę mu mówić. Musisz. Gdzie? Kto to jest Lucek? No też. No kto to jest Lucek? Muszę mu to mówić. Tak, musi pani mówić. Mój były. Co? Oj, nie. Lucek to jest diabeł. Diabeł? Ten prawdziwy diabeł? W sensie, że szatan? Tak. Okej, dobra, to ja lecę na dół. Miło było poznać, do widzenia, sayonara. Nie. Głosem pana do mopsu. Nie, dobra, przepraszam, pół serca. Wracaj. Co na pies? Może. Ej. Panie Basiu, jest... a jak pan Bóg bierze spowiedź, to komu się spowiada? Tworzy swojego klona na chwilę i mówi. Takiego ze Star Warsów. Ja to słyszę. Jak to szatan, diabeł? Ale ja nie chcę tego szatana diabła. Ty musisz. Czy tego chcesz, czy nie? Tam trafiają potępione dusze. O, ja cię kręcę. Czy jest pewność, że ja wrócę? Jaka jest pewność, że ja wrócę do mojej Martynki, do mojej Jolnej? Zero na milion. Nie wiem. Ja tam nie mam władzy, tylko mam... Jak to zero na milion? Jak to zero na milion? No nie ma pewności 100%, czy będziesz mógł wrócić. Ale czy ktokolwiek kiedykolwiek wyszedł z piekła? Nie. Nikt nigdy nie wyszedł z piekła? No nikt nie. Może nawet tam spotkasz Prometeusza, albo nie wiem, Syzyfa, nie wiem. Dobra, jak ja tego nie przekonam, to czekaj, ja coś wymyślę. Jak to? Ale mnie nikt nie przekona do tego, żebym poszedł do piekła, tak? Nie ma bata. Tak? A twoja Martyna? No. Może trochę. Patrz. Czory! Pomóc może? Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Czory! Czory, o! Co ja tu robię? Udało się! I czemu mam królika na głowie? Martyna nie żyje? Co wyście zrobili? Nic, ona tylko śpi. To sen? Nie, tak naprawdę to jest realnie, ale... zasnęłaś z królikiem na łupie. What the widzę? Fuck, ten królik. A czemu jest biały? A bo króliki zawsze tutaj są... Jakoś dziwnie? Czemu Martyna tutaj jest? Zabiliście ją? Nie! Co ona tutaj robi? To ja tutaj robię? No, ona jest teraz w śnie, ona będzie tu wszystko pamiętać, ale jej ciało znajduje się teraz na Luferkolandii. Martyna, hej. Kto to? Ja! A to? To jest pani Basia. Co? Miło poznać. Jestem kochanką Luferka. Kim jesteś? Przepraszam! Nie, no to nie jest żadna kochanka, to jest pani Basia, ona jest sekretarką. Aha, jest sekretarką, tak? No, o mój... Panie Boże, czy pan może wytłumaczyć? To jest moja sekretarka. Miło poznać. Aha, twoja sekretarka? Grzecznij do Boga. Aha, pana sekretarka? Amen? Boże? Nema. Nema, Boże. Nema Boga. Droga Martyko, musisz go przekonać, żeby on poszedł do tego piekła, bo jak nie, to zostanie tam na zawsze. Czekaj, co? Jak do piekła? Przecież on był Drakulą, miał się wrócić. No właśnie, że nie. No jak to nie? No nie. Będzie musiał udowodnić swoją wartość w piekle, czy czego chce, czy nie. Musi udowodnić Luckowi, że jest warty tego, żeby opuścić tam to miejsce. Lucek to diabeł. Ha? Mhm. Widzisz to diabła szatana, tego co dał jabłko Adamowi a Ewie? To był wąż. Adam nie dał węża jabłkowi? To nie był wąż pod... Nie, to był Sławek. Sławek? Kim jest Sławek? A, czyli niebo w piekle, niebo Sławku? Tak. O co chodzi? Czyli to pan Adam dał węża Ewie?
O co chodzi z jabłkiem? Czemu tam jest jabłko, pani Basiu? To jest symbol taki, wiesz, nie wiem, czy to jest jabłko. Najprawdopodobniej to jest jakiś inny owoc. Może to była gruszka? Może to może być pigwa lub coś innego, granat. Nie, ponieważ jest bardzo ten. Granat był 2000 lat temu? Jest taki owoc, geniuszu. Wszystko było. Jest taki owoc? No. Granat? No jest no. Głupi. Tak. A ja mam pytanie. No. Bo pan w naszym świecie jest jakiś mniejszy niż tutaj. A bo Ewa to... naprawdę nie ma żeber? Ale jak to? Jak Lufer pójdzie do piekła, to jego więcej nie zobaczy? Najprawdopodobniej nie. Niestety. Jak to? Będzie musiał wykonać zadanie u diabła. Jakie? No ja nie wiem, nie mam tam władzy. A mogę mu pomóc? Nie. Ty zapewne, jak cię odeślę, obudzisz się. W sumie to zostało wam mało czasu, bo zaraz będzie miał pociąg do piekła. Pociąg do piekła? Pociąg? No a co, windą chcesz? A nie, winda jest zajęta przez Palasajda, dobrze. Co? Palasajda, no? Taki youtuber. Ale no to, wiem. Martyna, musimy się pożegnać. Nie. Ale... Ej, a będę mogła zostać trochę dłużej w niebie, jak on pojedzie już, bo fajnego królika mam. Ma królik. Niestety nie. A mogę go wziąć? Nie, już jedna dziewczynka chciała go wziąć i się skończy. Ale ona czy królik? Królik. Lufer, ja wiem, że dasz radę. Nie daj się temu diabłowi szatanowi, czy jakoś tam nazywa. Ja wiem, że jesteś dobry. I pokaż wszystkim, że jesteś dobry. I wróć do nas, bo będziemy tęsknić. Będę musiała znaleźć nowego męża. No nie! A to strasznie dużo czasu zajmuje, a mi się nie chce. Już mogę, bo teraz zaraz się Martyna obudzisz za 3, 2, 1, już. Aaaa! O, Himiko poszedł, dobra. Himiko? Ja chciałem się z nią pożegnać, chciałem ją pocałować! Nie ma czasu, musisz lecieć do piekła. No niestety, trzymaj się, było miło. Ej, jak to? Ale chwila, mamy jakieś wskazówki, jakieś sol, czy... Musisz być grzeczny, czary! Ale jestem dla... Co ja mam za skina? Nie, jestem w piekle! Widzę, że przysłał cię tu. Gdzie jesteś? Musisz wejść na górę. Zapraszam. Jak ja wyglądam? Jak ja... Kurde! Ej, ja wyglądam przekozacko! Nie masz czasu! Jeżeli mnie dzisiaj nie poznasz, nie zdążysz wykonać zadania. Idę! Kochani, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie, żebym wrócił do Martyny i do Jol... Zostawcie łapkę w górę, żebym nie skończył tak jak ta czaszka tam z tyłu! Jak tam wejść? Tutaj są jakieś ścieżki. Drabinki. Dobra. Ta lawa... W ogóle nie ten... Na początku. What the fuck, co to jest? Na początku byłem pewien, że ja się topię, a ja jestem w piekle i ja nie odczuwam bólu tutaj. Tam są jakieś ścieżki, tam idę. A już prawie jestem. Jak tu wejść? Dam radę? Tędy? Dam radę. Jestem w piekle, nie byłem w piekle, byłem w niebie. A kiedy naprawdę kiedyś umrzę, to ciekawe gdzie będę. W czyściu skończysz, ruszaj się! Ruszam się, już idę! Kochani, rysujcie fanart na grupie fabularnym Lferka V2. Jak jestem w tym ubraniu diabelskim. Ej, mam pochodnie. Nie zaatakują mnie. Nie zaatakują cię. Dobra. Idę. Wygląda piekło, widzowie. Więc jeżeli będziecie niegrzeczni, to tak do takiego miejsca traficie. Tak mi się wydaje. Nie jestem pewien w 100%, ale tutaj znowu jest jakaś skrzynka, znowu pusta. Czego ty żeś chciał w piekle? Pełny skrzynek z diamentami? Tu nie ma nigdy nadziei, tu jest zawsze pusto. Gdzie on? Tam jest! Świnka, jaka słodka! Ruszaj się! Idę! Cześć! Widać, że youtuber.
O, już od razu youtuberów wyzywają. Będzie to tutaj, będzie to. Tak, to tutaj. Wow. Dobra, jestem. Witaj, Luferko. Jestem diabeł. Słyszałem, że chcesz wrócić do swojego świata. Tak, chcę wrócić do swojej Martyny, do swojej Jolenei, do moich przyjaciół. To nie będzie takie proste. Będziesz musiał wykonać zadanie specjalne, którego nikt jeszcze nie zrobił. Ale ty mocarnie wyglądasz. A! Gorący jesteś. Moja temperatura to sięga temperatury słońca. Co będę musiał zrobić? Dowiesz się. Jeżeli twoi widzowie wbiją próg łapkowy, żeby odblokować to wejście. O kurde. Okej, kochani. 6000 łapy w górę do końca tego dnia. 6000 do końca dnia? Zwariowałeś? Do końca dnia, jeżeli nie. Będziesz tam na dole. Do końca świata. Zostawcie łapkę w górę. 6000 łapek w grę. Widzimy się jutro o 14:30, wiedząc jakie jest zadanie. Mam w końcu wyjść, wrócić do mojej Martynki, do Jolnej i do moich przyjaciół. Zostawcie. Napiszcie komentarz do losowania. Piekło w Minecraft. To przypnęło serce. Widzimy się jutro o 14:30. Trzymajcie się. I pa, pa. Nie wiem, po co się żegnasz. I tak ci się tego nie uda.